Not very thief-like to make such a racket. I hope once is enough to drag the old priest out of his room. I better get out of here before someone starts wondering who rang the bell. No, dokładnie. No. O, to ja, tak. Arcykapłanie Greidusie, bądź pochwalony. Umieścił rzeźby wraz z bratem Rolandem... Rolandem? Kieli w bezpiecznym miejscu w fabryce. Zgodnież z poleceniem wytłoczoną zębatkę zniszczyłem był. Można zrobić kolejną w wytłaczarce, ale sama zębatka nie wystarczy, iżby klatkę otworzyć. Święty symbol jest, że jeszcze potrzebny. Trzeba obu przedmiotów użyć, iżby mechanizm uruchomić. Przeto dopóki symbol w twych komnatach spoczywa, dopóty nasze relikwie lepiej zabezpieczone być nie mogą. Brat Thorgrim. Jednak cóż to za wyzwanie? Jesteśmy największym złodziejem na świecie. Mistrzu Kowalu Greidusie. Dwa razy w ciągu tegoż tygodnia zoczyłem był jakoż brat Reginald obok posągu świętego Edgara przechodzi na modlitwę lubo dziękczynienie kroków nie wstrzymuje. Eżby więc w imię budowniczego w mozołach za grzechy żałował, wysłałem go był do fabryki, kędy na dwie zmiany pracować musi. Ufam, iże taka decyzja twoje błogosławieństwo zyska. Mam także do ciebie sprawę natury doktrynalnej. Doktrynalnej. Wiesz li zapewne o niewielkim posążku świętego Edgara, którym Lady Warwick zdarze nam złożyła. Zaliż w obecności tego przedmiotu również odmawiać modlitwę należy? Zaliż znaczy wartość obiektu wynagradza jego niewielkie rozmiary? Zanim odpowiedź od ciebie otrzymam, posążek obok mego łoża w dormitorium przechowam będzie. Roland. O rany, jakiego tu języka używają. No chyba zmysły postradali. Arcykapłanie Greidusie, bez wytchnienia przez lat 20 pełniłeś był posługę, ażby światu swoją wiedzę przekazać. Zaiste żaden nowicjusz nie opuści świętego Edgara bez szczególnego śladu twych wyjątkowych nauk. Pręgami na plecach ozdobiony niby herbem. W dowodzie wdzięczności za twoje zasługi przyjmij, że ten dar pejcz wysadzany klejnotami. Zawsze noś go ze sobą, albowiem częstoć należy zeń użytek zrobić. Bracia Imbrel Partis Mendus Rafael. I no naprawdę przepraszam za te przejęzyczenia i tak dalej. No ale mi na pewno spotykam się z takim... I hear thou there. O. I can't believe she's not
think thou canst hide? I shall check near those shelves. Whoa! Kurde, no i strzałę straciłem. Kurna mać! Dużo rzeczy na niego zżyliśmy. No, ale na szczęście leży. Można świeczki zgasić? Ciekawe. No nie. Dobra, no. Złapaliśmy dziś kolejnego poganina. Nikczemnik nie miał za grosz godności. Wrzaskami tłum durnych gapiów przywołał. Kiedyż był wnoszą do środka... Aleć założyłem... Złapaliśmy dziś kolejnego poganina. Nikczemnik nie miał już za grosz godności. Wrzaskami tłum durnych gapiów przywołał, kiedyż był wnoszon do środka. Aleć zoczyłem opodal sprzedawczynię kwiatów, któraż nie tyle bezmyślną ciekawość okazywała, choć raczej świadomą troskę. Zatrzymać i przesłuchać ją. Muszę w czas następne łapanki. Myśli moje znowuż w stronę więźniów się zwracają. Prawym jest, eżby do pracy zmuszani byli. W sposób, którym poza granicę uczciwych zamiarów wykracza i z wycieńczenia umierali. Powstając za się jakoż przeklęte ożywieńce? Z drugiej strony, gdybyż wiarę słuszną wyznawali, nic, że takiego miejsca by nie miało. O, wychodek. Bracie Partisie, zebrałem wszelkie dostępne wiadomości o następujących księgach. Kazania Jeremitesa, ilustrowane w klasztorze kuźni. Księga Glendowera, zagubiona w czasach buntu Karassa.
Karrasa. Chwała świętego Edgara, uszkodzona, ale czytelna. Kodeks nakazów. Tom obramowany złotym i wartościowy. Przechowywany w nawie modlitewnej w zachodniej części. Katedry Górne Piętro. Kurde, Gareth, co jest? Nie możesz gasić już nawet zwykłych świeczek? No bez przesady.